Witam wszystkich w nowym filmie, a dzisiaj mam dla Was unpacking wielkiej paczki z OLX. I tutaj jest mój pierwszy model Breyer Traditional. Tak, jest on w bardzo ogromnym pudełku. Jeszcze się takiego wielkiego nie spodziewałam. Aktualnie mam tylko jednego Breyera. A jest to właściwie ten model Breyer Classic. I u mnie ma na imię Carmel. I ogólnie zacznę teraz otwierać tą paczkę. Paczka i tak, tutaj jest taka karteczka, dziękuję za zakup. I tak, tutaj jest mnóstwo troci, które na pewno mi się przydadzą, ale jest opakowany, tyle różnych gąbek. Tak, to są takie gąbki różne. Jest tu też styropian. No i mamy tutaj model. Ach, ale się cieszę. Dobra, wygląda mi na ogromnego. Jeszcze sobie muszę go... Wow, ale to jest ciężkie. O matko, widzę go. O matko, ja nie wierzę. O matko. Aha. On jest przepiękny. Nie wierzę, nie wierzę, ja go naprawdę mam. Jest przecudowny. Jedyne co, bo on był wystawiony na OLX za 180 zł i tutaj ma jedyne co taką ryskę. I tutaj, ale tak, no to ja się naprawdę nie spodziewałam. O matko. Breyer Traditional, tak. Jeszcze nigdy nie wierzyłam, że to będzie taki wielki gigant. Myślałam, że przynajmniej będzie o połowę mniejszy. Ale ja się cieszę. Po prostu nie wierzę. Po prostu to jest coś cudownego. Naprawdę był warty swojej ceny. I ogólnie jego kopyto jest prawie takie jak... No, a właściwie głowa jest prawie taka jak moja ręka. Taka. Tak. Tutaj ma napis. Tutaj jest chyba data wyprodukowania. Maj 17. Nie jest napisane którego roku. Ale w każdym razie ja jestem taka zachwycona Gipsy Vanerem. On ma, z tego co wiem, ma 22 cm i pół. Tak. Jest to jeden z moich ulubionych modeli w kolekcji. A właściwie teraz chyba będzie na pierwszym miejscu. Jest naprawdę ciężki przez te kopyta, bo kopyta są naprawdę ciężkie. I łeb. Tak. A tutaj porównanie z ogierem ze Schleicha. Tak. Jest taki ogromny, że ten Schleich wygląda przy nim jak krasnoludek. Tak. Naprawdę. I to taki naprawdę bardzo mały krasnolud. Już taki w rozmiarów żrebaka krasnoludka. I to naprawdę po prostu ja jestem taka szczęśliwa. Ten jego pychol jest przepiękny. To był już ostatni model, który mogłam znaleźć. Był jeszcze tylko jeden za 300 zł, ale to już totalnie się nie opłacało. No i ogólnie jestem mega zadowolona i dziękuję bardzo pani, jeśli pani to ogląda, naprawdę bardzo się cieszę. Nie wiedziałam, że model jest aż taki wielki. Jestem tak zadowolona, że chyba, ja nie wiem, to jest po prostu cudowny koń. A z tego, co widziałam, to dzisiaj spadł śnieg. I
mogliście zobaczyć na Instagramie post oraz relacje na temat właśnie tego posta ze śniegiem. Tak. I na pewno jutro wstawię jakiś, może nie jutro, nie jestem tak dokładnie pewna, ale wstawię jakiś post na pewno z tym oto pięknym konikiem. I dziękuję za oglądanie.